Witam w kolejnym odcinku Super Game Showmeister. W dzisiejszym odcinku, dawno, bardzo dawno nawet nieporuszany temat, mianowicie najsłabsze ogniwo. A e, to dlatego, że stwierdziłem, że to samo co robię przy milionerach, czyli e, w przypadku milionerów, opowiadam Wam, jakie stawki występują na których pytaniach w różnych wersjach. To też to stwierdziłem, że podobną rzecz zrobimy z najsłabszym ogniwem. Mianowicie dzisiaj e, z sprawdzimy, jakie stawki występowały na pierwszym krążku w łańcuszkach w różnych krajach Europy, ponieważ w wersji najsłabszego ogniwa jest mniej niż milionerów, tak więc stwierdziłem, że będziemy, podzielimy to na dwie strefy. Europę i resztę świata. No i dzisiaj właśnie sprawdzimy stawki na pierwszym krążku w łańcuszkach w różnych wersjach najsłabszego ogniwa w Europie. No i mamy tutaj takie zestawienie podobne, jak robimy przy milionerach, tyle że... Właśnie do to pierwszego okrążka yy, w łańcuszkach europejskiej wersji The Weeknd Link. No i cóż, no i myślę, że możemy zaczynać. No, lecimy od góry, bo to w końcu nie jest Powerful, ten, że trzeba rosnąco. Tak więc yy, najniższa stawka to 10. 10 euro, można powiedzieć, ponieważ występuje w, w dwóch krajach na pierwszym krążku. Mianowicie w Hiszpanii występowała, bo to było 20 lat temu, i na Cyprze. Również to jest czas przeszły, gdyż... W 2021 roku cypryjska wersja dobiegła końca. Dwudziestka. Dwudziestka jest najpopularniejsza w Europie, gdyż występuje na pierwszym krążku. W łańcuszkach w siedmiu krajach występowała lub występuje. Są to Wielka Brytania, Portugalia, Holandia, Irlandia, Finlandia, Grecja oraz Gruzja. Następnie mamy 25. W dwóch krajach obecne na pierwszym krążku: mianowicie w Niemczech i w Azerbejdżanie. Trzydziestka. Tylko w Finlandii. Czterdziestka. Tylko w Turcji. Pięćdziesiątka w pięciu krajach na pierwszym książku. Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Grecja oraz Cypr. Stuwa w czterech krajach. W Polsce, Wielkiej Brytanii, Grecji i w Estonii. Następnie mamy 150 tylko we Francji. 200 w czterech krajach. W Izraelu, w Turcji, w Chorwacji oraz w Szwecji. 250 tylko w Wielkiej Brytanii i to jeszcze w określonej rundzie. 500 w trzech krajach, mianowicie w Rosji, w Norwegii oraz w Danii. 900 tylko we Francji. To oczywiście kwota we frankach była. 1000 w czterech krajach. W Rosji, w Czechach, w Serbii oraz w Macedonii. 2000 tylko w Belgii. 3000 tylko w Rosji. 10 000 w trzech krajach. Niby taka duża kwota, a jednak Węgry, Grecja i Słowenia. Oczywiście to, to, to są kolejno w forintach, w drachmach oraz w tolarach milion, tylko w Rumunii, ponieważ rumuńska wersja najsłabsza ogniwa leciała wtedy, kiedy jeszcze był stary lejdu rumuński, tak więc e, taka kwota na pierwszym krążku, na tym najniższym nie powinna dziwić. No i 100 milionów w Turcji, to oczywiście również była stara lira turecka, no ale jeżeli w milionerach do wygrania było 500 miliardów, tak więc 100 milionów na pierwszym krążku w najsłabszym ogniwie w Turcji, to również za bardzo dziwić nie powinno. Dobrze, mam nadzieję, że ta formuła w przypadku najsłabszego ogniwa Wam się spodobała. Mam nadzieję, że, yy, że, że yy, po prostu Wam się podobało i jesteście ciekawi kolejnych, kolejnych odsłon yy, tej miniserii, powiedzmy. W każdym razie za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!